Cześć, witam cię serdecznie w drugim odcinku z cyklu Bliżej Szkoły. Nazywam się Katarzyna Skolimowska, z zawodu jestem nauczycielką języka polskiego. Obecnie prowadzę firmę edukacyjno-szkoleniową Fit Edukacja i przede wszystkim w mojej pracy zajmuję się wspieraniem w obszarze pracy wychowawczej i doskonalenia pracy wychowawczej, bo uważam, że to jest najważniejszy aspekt naszej pracy nauczycielskiej w szkole. W związku z tym napisałam dwie współautorskie książki, prowadzę bloga, szkolenia dla nauczycieli, warsztaty dla uczniów i wystartowałam z projektem, który właśnie oglądasz, Bliżej Szkoły. I dzisiaj w drugim odcinku będę rozmawiała z pedagogiem Pauliną Cholewczyńską, która jest pedagogiem w szkole podstawowej. Jest zabieganą mamą trójki dzieci, co jest bardzo ważną wartością dodaną i jest pasjonatką, miłośniczką muzyki, o czym też na pewno wspomnę, bo to też jest ważny aspekt jej życia. Na początku zacznę od pytania podstawowego, ale chyba najtrudniejszego. Jakie są zadania i obowiązki pracy pedagoga szkolnego? Witam Państwa serdecznie. Kasiu, na to pytanie mogłabym odpowiedzieć cytując niejedno rozporządzenie Karty Nauczyciela, Statut Szkoły, ale wszystko to będzie się sprowadzało do troski o ucznia. Powiem ci taki przykład z mojego życia. Jak czasami ktoś zapyta, czym się zajmuję na co dzień i jaką mam pracę, odpowiadam, jestem pedagogiem. Ale drugie pytanie pada, to czego uczysz? Więc to samo z siebie jakby mówi o tym, że faktycznie mało kto zdaje sobie sprawę, czym zajmuje się pedagog w szkole. Pedagog w szkole ma bardzo dużo obowiązków. Udziela pomocy dzieciom, to przede wszystkim. Udziela tej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie różnych zajęć. Zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, rozwijających umiejętności społecznych, zajęć terapeutycznych. Koordynuje tą pomocą, wspiera tych uczniów w tych różnych sytuacjach, diagnozuje, rozpoznaje ich potrzeby, współpracuje z rodzicami, z nauczycielami, z wychowawcami, z różnymi instytucjami, z kuratorami, z asystentami rodzin, z pracownikami socjalnymi, policją. Zajmuje się szeroko rozumianą dokumentacją, prowadzi te dokumentacje, wysyła różne pisma, organizuje szeroko rozumianą profilaktykę w szkole, zaprasza gości, interweniuje w sytuacjach kryzysowych, kiedy uczniowie, załóżmy, nie rozumieją się, biją się. No, uczymy ich, jak rozwiązywać takie konflikty, jak ze sobą rozmawiać. Czy też takimi mediatorami jesteście? Jak najbardziej. Mediatorami i sędziami. Ja kiedyś w mojej pracy sobie pomyślałam, że potrzebuję bardzo dużo mądrości. Mądrości jak Salomon z Biblii, żeby móc sprostać w ogóle takiemu zadaniu, żeby być sędzią właśnie gdzieś między mediatorem, między tymi dziećmi. Także troska o ucznia. I też przede wszystkim taką zachować sprawiedliwość i obiektywizm, prawda? To jest bardzo trudne. Tak. Jeszcze bym dodała, że wielkim atutem tej pracy jest to, albo potrzebną cechą jest dyskrecja, bo tych rozmów jest bardzo dużo, one czasami są bardzo intymne i dyskrecja dla pedagoga to jest po prostu cecha bardzo pożądana. I chyba tak najbardziej tego uczniowie też oczekują, prawda, od pedagoga, że sprawy, z którymi się do was zwracają, pozostają u was, tak mówię, bo ja bardzo często miałam takie przypadki, że moi uczniowie chodzili właśnie do pani pedagog z jakimiś sprawami, i o których ja nie wiedziałam kompletnie jako wychowawca i ani ze strony ucznia, ani ze strony pedagoga, pomimo tego, że myśmy się przyjaźniły z pedagogiem szkolnym, bo po prostu no taka jest umowa, że tego się nie mówi, tak? Tylko to zostaje między wami. A co właśnie w takiej sytuacji, kiedy na przykład dzieje się coś trudnego, i dowiadujecie się o jakichś takich trudnych sprawach w szkole czy w rodzinie i w jaki sposób one zagraża temu dziecku. Ale z drugiej strony też uczeń oczekuje, że to pozostanie między wami. Nie? No to, tak, wiesz co, dotknęłaś tutaj takiej bardzo delikatnej sprawy, bo takie sytuacje się bardzo często zdarzają i to jest trudne właśnie wśród nastolatków, kiedy oni przychodzą naprawdę z poważnymi dla nich problemami, nawet w ogóle poważnymi, i czasami nas tak szachują, że ale proszę tego nikomu nie mówić.
No i teraz tak, sprawa jest bardzo trudna. Uczeń powiedział, że jak nam, że jak to komuś powiem, to on już więcej do nas nie przyjdzie. I w tym momencie my siadamy z koleżanką i burza mózgów, co robimy. Bo sytuacje, które są często bardzo trudne dla ucznia, one dotykają również jego rodziców. Naszym obowiązkiem jest powiadomić rodzica o takich sytuacjach, ale wtedy bierzemy pod uwagę wszystko, czy rodzice żyją ze sobą w zgodzie, czy jest mama, tata razem, czy to problem dotyczy nieraz może tego, że rodzice żyją osobno i to są bardzo trudne sytuacje dla nas, ale staramy się zawsze dotrzeć do rodzica, zawsze dotrzeć do ucznia, no i przede wszystkim pomóc, ale to wymaga na pewno takiej mądrości i dyskretnego, wolnego działania nieraz. Nie jest taką... Nie ma takich schematów, prawda? Nie ma schematu. Takich recept, które no, by... Są pewne standardy, których się musimy trzymać, ale w tej pracy wychowawczej to chyba to najmniej działa, prawda? Bo to są tylko takie... Tak. To jest też ciekawe w tej pracy, bo każdy dzień jest inny, nie? Poszukiwanie cały czas metod i sposobów, jak pomóc. No. Tutaj o rutynę trudno. Nie, nie ma rutyny. Dobrze, to tak troszkę wyjaśniłyśmy, myślę, też widzom, których na pewno interesuje ten temat, czym właśnie się pedagog zajmuje, bo myślę, że też oglądają nas osoby, które się zastanawiają nad wyborem zawodu. Może właśnie wiedzą, że chcą być związani ze szkołą, ale jeszcze nie wiedzą, którą ścieżką pójść. I tutaj bym jeszcze tak cię prosiła właśnie w tym zakresie o jakby rozróżnienie pracy pedagoga szkolnego od psychologa szkolnego. Właśnie. Psycholog z pedagogiem bardzo się wspierają w swojej pracy i myśląc pod kątem naszej szkoły, są takie momenty już naszego oddziaływania, gdzie one się kończą. Kończą się nasze możliwości oddziaływania. I my jako szkoła nie posiadający psychologa kierujemy wtedy dzieci do specjalistów, do poradni. Ja bym to ujęła tak, gdzie kończą się możliwości pedagoga, tam zaczynają się możliwości psychologa. Ale psycholog też prowadzi zajęcia terapeutyczne z dziećmi. Może się wtedy tylko na tej terapii skoncentrować. My zajmujemy się terapią, ale dookoła musimy jeszcze zajmować się wieloma innymi sprawami. Czyli to jest tak, że każdy uczeń jakby trafia najpierw do was i później wy kierujecie do psychologa, prawda? Tak, jeżeli jest taka potrzeba, jeżeli widzimy, że oddziaływania na terenie szkoły ze strony wychowawców naszej nie przynoszą efektów, wtedy korzystamy już z pomocy specjalistów i kierujemy do psychologa. Co powiedziałabyś do siebie rozpoczynającej pracę pedagoga? No to pytanie mi się naprawdę bardzo podoba, wiesz, bo kiedy miałam pod opieką praktykantkę, to sobie tak pomyślałam, że powiem jej coś, czego ja nigdy nie usłyszałam od nikogo, co bardzo by mi ułatwiło pracę. I oprócz takich cech, wiesz, żeby być kreatywnym, asertywnym, dyskretnym, żeby wkładać serce w to, co się robi, to udzieliłabym jej takiej praktycznej rady. Jakbym miała zaczynać pracę we wrześniu, to poinformowałabym ją o tym, co po kolei powinna zrobić sobie od września, żeby wystartować. Tak. To przede wszystkim września jest takim miesiącem, gdzie my działamy tutaj i tworzymy różnego rodzaju programy profilaktyczno-wychowawcze, rozdajemy dokumentację wychowawcom. Tak. Tą pomoc psychologiczną, pedagogiczną trzeba znowu rozkręcić od września, tak? Kontynuować u niektórych dzieci, zdiagnozować te dzieci, rozpoznać u nich potrzeby, prawda? Spotkać się w zespołach. Więc ten wrzesień jest taki kluczowy i ja zaczynałam pracę w październiku, więc mnie gdzieś ten wrzesień ominął, tak? Ale kolejny wrzesień przyszedł i trzeba było stanąć przed tym wyzwaniem, także na pewno takie konkrety. A czego oczekuje pedagog od wychowawcy klasy? Dla mnie to jest bardzo trudne, bo ja zawsze miałam taki bardzo bliski kontakt, przyjacielski z pedagogiem, więc nas też takie inne relacje łączyły, ale właśnie tak zawsze zastanawiałam się,
Jak to powinno tak przebiegać w momencie, kiedy to jest po prostu takie czysto zawodowe, prawda? Co taki pedagog oczekuje od wychowawcy, żeby ta praca taka pedagogiczna, to wsparcie pedagogiczne było faktycznie takie realne, skuteczne? Bo domyślam się, że to musi być taka współpraca jak między wychowawcą a rodzicem, prawda? Że to musi być jeden front, wspólne jakieś ustalenia i... Nie może być tak, że uczeń wyczuje na przykład, że u tego coś tam może, u tego nie może, prawda? Pedagog służy wychowawcy takim wsparciem. I tutaj myślę, że współpraca będzie efektywna, kiedy właśnie będą te relacje. Tak jak ty powiedziałeś, że miałaś taką relację przyjacielską z panią pedagog, to ja myślę, że to jest świetny fundament do tego, żeby właśnie oddziaływania wspólne były skuteczne. I ja myślę, że ja rozmawiając z moimi koleżankami oczekuję takiej czytelnej komunikacji, tak? Szczerości, takiej prawdomówności i takiego, wiesz, praktycznego zastosowania tych nieraz naszych porad. Czasami bywa tak, że gdzieś nasza praca schodzi na drugi plan, bo musimy się spotykać, no bo przychodzi koleżanka, która właściwie potrzebuje, żeby sobie porozmawiać. My wtedy, wiesz, staramy się rozmawiać z każdym. Nieraz sprzedajemy właśnie jakieś metody, sposoby poradzenia sobie w danej sytuacji i fajnie, jak wtedy te metody są wykorzystane, bo my czujemy, że nasz czas nie został stracony, dobrze wykorzystany. Czyli też takie nastawienie na taką skuteczność, taką produktywność, to, że nie robimy takich pustych przebiegów, prawda? I także obgadamy temat po to, żeby się wygadać, ale później to nie jest zastosowane, prawda? Tak, no bo my wracamy znowu do punktu wyjścia, tak? Znowu gdzieś za miesiąc będzie podobna rozmowa, prawda? To samo, no właśnie. A czasami są to takie rzeczy czy metody, które może nie robią jakiegoś takiego wow wrażenia, prawda? Jak o tym mówicie, bo to są czasami proste rzeczy. Ale każdy sobie tak ocenia, że w głowie, a to już znane, nie, to nie będę tego próbować, no nie. I to jest tak jak z tym, że szkolenia nie działają, no nie, no bo nie działają, tylko działa to działanie po szkoleniach i tak samo działa to, jak się wprowadza to, co pedagog zaleci, tak, prawda? I czasami trzeba więcej czasu na to, żeby coś zadziałało. Nie wystarczy tylko jeden raz coś powiedzieć albo przeprowadzić jedną lekcję wychowawczą, ale czasami trzeba... Nie wiem, 3 miesięcy, pół roku, po roku czasami widzimy efekty, że coś zaczyna działać, ale też właśnie ta chęć tego, że ja chcę podjąć takie działania, to jest takie ważne. Tak, tym bardziej, że to uczniowie od razu wyczuwają, prawda? I tak. Taka praca na relacjach to jest trudna rzecz i tutaj, tak jak mówisz, nie można liczyć na to, że to od razu po prostu się człowiek zbuduje Kraków. A jakie narzędzia poza kontraktem stosuje pedagog w takiej pracy jeden na jeden? Tak jak wspomniałeś, kontrakt. Kontrakt i to czasami nie tylko na początku zajęć takich terapeutycznych, ale też kontrakt w czasie na przykład jakiejś trudnej sytuacji, kiedy uczniowie naruszyli prawo, nie? Drugiego człowieka, swojej koleżanki, kolegi. I wtedy taki kontrakt też jest skuteczny, bo oni wiedzą, co ich czeka kolejnym razem, kiedy nie przestaną robić w ten sposób, w jaki sposób do tej pory się zachowywali. Ale też takie proste rzeczy, które nabierają takiego fajnego obrazu w naszej pracy. Ja stosuję w mojej pracy naklejki. To nie naklejki, na zasadzie, wiesz, zielona buźka, bo dzisiaj ładnie pracowałeś, ale dzisiaj trochę gorzej, to będziesz miał brązową czy jakąś inną, ale w formie po prostu nagrody za to, że uczeń pracował i on ma okazję, żeby sobie wybrać ładną naklejkę dla siebie pod koniec zajęć. I co mnie wzruszyło w tym wszystkim, jak jeden uczeń otworzył piórnik i patrzę, a tam kolekcja po prostu wszystkich naklejek za wszystkie zajęcia. No to było bardzo, bardzo miłe i sympatyczne. Kolejną rzecz, o której mogę powiedzieć, wymyśliliśmy z koleżanką coś takiego jak zeszyt kontroli zachowania. I to dla uczniów, którzy też sprawiali takie problemy utrzymania dyscypliny podczas lekcji. Taki zeszyt polega na tym, że uczeń
ma założony zeszyt, ma w nim codziennie napisane lekcje, które się odbywają. Czyli normalnie plan lekcji wpisany. Tak, tak, na każdy dzień. I on po każdej lekcji musi podejść do nauczyciela prowadzącego i dostać po prostu krótką odpowiedź. Plus, minus, prawda? Nie jest to ocena opisowa, bo to nie jest czas na to, prawda? Bo to są nie ma czasu uwagi. Realnie na takie rzeczy. Tak, ale tak, od tego są uwagi też w dzienniku, nie? Zeszyt ma po prostu być taką komunikacją pomiędzy szkołą a rodzicem. Bo to jest też taka bardzo dobra rzecz, o której nam już rodzice mówili, że oni chcą taki zeszyt, bo ich uczeń na przykład miał przez jakiś czas, była poprawa, więc miał jakby zakończony etap chodzenia z zeszytem, a rodzice potem mówią, czy ja mogę wrócić do tego zeszytu, bo mi to bardzo dużo dało, dlatego że ja widziałam, jak on się w dany dzień zachowuje, ale mogłam też z nim porozmawiać, co było, że tutaj było źle. Mógł to z nim przerobić. No i to było świetne, dlatego że rodzic był... Takie narzędzie i dla ucznia, i dla rodzica. Tak, i on był właśnie wdrożony jakby w to wychowywanie, bo niektórym rodzicom się wydaje dzisiaj, że szkoła ma wychować to dziecko, prawda, i wszystkie problemy, jakie się dzieją, no to mają być rozwiązywane na terenie szkoły. No, ale my we współpracy z rodzicami, z tym, co się dzieje w domu, nie ruszymy. Dlatego to było takie, to się nam sprawdza, o, tak bym powiedziała, to się nam sprawdza w naszej pracy. Oprócz tego, no takie rzeczy jak na przykład tablice motywacyjne i to właściwie w przypadku uczniów najczęściej ze spektrum autyzmu. Ja mam takiego ucznia, z którym pracuję i pracujemy na takiej zasadzie. Moje zadanie, jego zadanie, moje zadanie, jak będzie wykonane, będziesz mógł wybrać cokolwiek, jakąś zabawę, prawda? Mamy bardzo dużo materiałów i zabawek różnych takich edukacyjnych w gabinecie. Dobrze wyposażony gabinet, więc ten uczeń ma możliwość wtedy zaprosić mnie do tej zabawy. Dla niego to jest też taką nagrodą. Fajnie, to zaczęło mi działać. Tak. Super, bardzo, bardzo fajnie, że powiedziałaś o tych naklejkach, że to nie są takie jakby oceny takie naklejkowe, prawda? Takie etykietowanie i że uczeń sobie sam wybiera. I super właśnie, że uczniowie to tak, to jest takie budujące, prawda? Że coś tak zadziała i uczniowie tak sentymentalnie do tego podchodzą. Czyli to jest dla nich ważne, jak tak jeszcze zbierają coś takiego, to znaczy, że to było dla nich coś ważnego. Super. Ten zeszyt też fajnie. A powiedz mi, tak od razu mi się nasunęło na myśl, czy na przykład nie ma jakichś machlojek przy tym zeszycie, bo skoro to jest tylko plus minus, to czy na przykład uczeń sobie może sam wystawić taką ocenę? Może i zdarzało się, ale wiesz, to jest szybkie do zweryfikowania, bo nauczyciel, który ma kolejnego dnia lekcję i pamięta o tym, że on wcale tej oceny nie wystawił temu uczniowi, no to będzie wiedział, że tutaj sobie po prostu sam sobie pomógł. Kombinują też w taki sposób, że nie dają zeszytów i mówią, że zapomnieli. No i wtedy jest telefon do rodzica, tak? Dziecko non stop ma nowy zeszyt na przykład. Albo tego zeszytu nie nosi. No i to wtedy trzeba kontrolować. No mieć to, gorzej jak odpuścimy, nie? I po prostu nie będziemy na to zwracali uwagi. No mają sygnał, że to jest po prostu mało poważne i tak tylko sobie żartujemy, nie? Ale kiedy tego pilnujemy, to odnosi sukces. I tak słuchając Ciebie sobie myślę, że wszystkie te narzędzia, w zasadzie w ogóle jakiekolwiek narzędzia, jak stosujemy w szkole, to jest tak naprawdę praca na nawyku. Prawda? Jeżeli my to na takim konsekwentnym, że my jesteśmy konsekwentni, uczę i to wtedy ma szansę zadziałać tak długoterminowo, bo jak na krótko, to nie jesteśmy w stanie niczego dobrego wypracować, nie? W takim wychowawczym aspekcie. A czego oczekuje pedagog od wychowawcy klasy, to już powiedziałyśmy tak sobie. Myślę, że wyczerpany temat. Tak. Czy w waszej szkole praktykowane są zespoły wychowawcze właśnie? Domyślam się, że tak i chciałabym tak posłuchać z twojej perspektywy, jak one przebiegają, z jakich narzędzi korzystacie i czy one są zwoływane na przykład tylko wtedy, jak coś się po prostu złego dzieje, czy na przykład jest jakiś taki cykl systematycznych spotkań? Zespoły wychowawcze u nas w szkole jak najbardziej odbywają się, to wynika też z przepisów, ale no i są zespoły wynikające jakby tutaj z pracy nad uczniami, nie z niepełnosprawnościami. I tu się odbywają zespoły wychowawcze, w których uczestniczą nauczyciele, pedagodzy, specjaliści i rodzic. No i tutaj wtedy taka ocena przynajmniej dwa razy w roku musi się odbyć, takie spotkanie. Rodzic musi być poinformowany też o takim zespole, żeby móc w nim uczestniczyć. Wtedy się omawia wielospecjalistyczną ocenę funkcjonowania ucznia przez ostatnie pół roku.
ale są też zespoły dla uczniów w normie intelektualnej i one często są zwoływane w przypadkach różnych, no, trudności wychowawczych, trudności zdrowotnych. Jest to wtedy moment, kiedy naprawdę wszyscy mogą się dowiedzieć o danym uczniu, tak? Co przeżywa. Jest też dodatkowa informacja od nas, tak? Jak to wygląda z naszego punktu widzenia, bo no, widujemy się z koleżankami i z kolegami w naszej pracy dość często, ale nie zawsze o wszystkim się rozmawia, prawda? A na takim zespole, kiedy się spotykamy, każdy może powiedzieć, co się u niego wydarzyło na danej lekcji i to zupełnie na przykład zmienia obraz o tym problemie, prawda? Że okazuje się, aha, czy to tak nie wyglądało. Czyli nawet nasz punkt widzenia na tego ucznia nie jest taki. To również daje nam dużo w naszej pracy, bo daje dodatkowe wskazówki, jak dalej prowadzić jakąś terapię z dzieckiem albo jak mu pomóc. Czasami zespoły są trudne, no bo wiadomo, że to jest praca w dużej grupie, prawda? Ale można wiele rzeczy wypracować, no i wtedy to jest takie skuteczne. A macie jakiś na przykład taki standard pracy w takim zespole? To znaczy, co się musi po kolei jakby zadziać? Czy są jakieś takie punkty, czy po prostu każdy zespół inaczej przebiega? Czy jest jakaś kolejność na przykład tego, kto zabiera głos? Z reguły takim spotkaniem my koordynujemy jako pedagodzy, bo my zapraszamy też do naszego gabinetu wszystkich i wszyscy wtedy czują się, jak przychodzą do nas, oczekują, że my to spotkanie poprowadzimy. Więc my krótko wspominamy, dlaczego się spotkaliśmy. Przedstawiamy dokumentację, która do nas spłynęła w przypadku na przykład uczniów chorych, tak, jakieś zaświadczenie od lekarza, że coś się dzieje i teraz co tutaj zrobić, bo załóżmy jedna uczennica ma problem z tym, żeby się skupić na lekcji, zaczynają boleć głowa, ponieważ neurologicznie ma jakieś tutaj napady padaczkowe, bardzo lekkie, które się objawiają właśnie w formie bólów głowy. No i co tutaj robić, nie? No i gdzieś wypracowaliśmy sobie jakąś metodę, żeby jej pomóc, tak, żeby ona gdzieś tutaj nie czuła takiego stresu. Albo taka sytuacja, dziecko z cukrzycą, które bardzo się stresowało podczas odpowiedzi pisemnych sprawdzianów, do tego stopnia, że bardzo przekraczał poziom cukru, co było dla niego już dużym zagrożeniem. No i też wypracowywaliśmy na takich zespołach, co robić, nie? Metody różne. Super właśnie, że wspominasz o tych takich problemach zdrowotnych uczniów, bo ja na przykład w ogóle rozpoczynając pracę w tym zawodzie, nie myślałam zupełnie o tym aspekcie, że jako nauczyciel ja też będę musiała sobie radzić w takich sytuacjach, na przykład udzielając pierwszej pomocy, albo właśnie muszę wiedzieć też, czy mój uczeń na przykład ma jakieś takie choroby, czy nie wiem, schizofrenię i tak dalej, i co ja wtedy mogę zrobić, albo właśnie epilepsję. Też miałam właśnie ucznia z epilepsją i po prostu naprawdę prawie każdego dnia się modliłam, żeby się po prostu nic nie wydarzyło, bo też nawet same jakby standardy zachowań, które ja później muszę jakby wypełnić, to jest po prostu no bardzo trudna sprawa przy takim dużym zespole, na przykład klasowym, prawda? I fajnie, że właśnie o tym mówisz dla osób, które tak myślą o tym zawodzie, że po prostu trzeba to mieć z tyłu głowy, że tutaj o wszystkim naprawdę trzeba myśleć. Bo to szkoła to taki drugi dom, w którym to dziecko musi być bezpieczne, tak? I my musimy o tym wiedzieć. I też dobrze jest, kiedy rodzice na przykład informują o tym, bo czasami się zdarza, że rodzic teoretycznie dla dobra dziecka nie chce na przykład powiedzieć, żeby nie było jakoś tam stygmatyzowane, prawda? A później jak się coś zadzieje złego, no to... To my nie wiemy... Jak pomóc nawet, tak, prawda? Ale jeszcze ci wspomnę tutaj o zespołach, że czasami tak się wydaje, że zespoły muszą być zwołane tylko w trudnych przypadkach, takich wiesz, jak zdrowie, czy właśnie... jakieś trudne zachowania, tak. Bo wtedy też wypracowujemy, co dalej robimy. Na przykład, nie wiem, wypracowaliśmy jakieś... podjęliśmy decyzję, że kierujemy dziecko na badania, prawda? Praca z tych badań. Okazuje się, że wszystko jest w porządku na terenie szkoły, tak? Dalej wszystko nie pracuje tak, jak powinno być. No więc kolejna burza mózgów, tak? Co dalej, nie? Często właśnie na te zespoły zapraszamy też rodziców, którzy z nami rozmawiają. No, omawiamy dalej przypadek.
i problem, co dalej zrobić. Ale właśnie też zespoły są ważne w sytuacjach, kiedy dochodzi do przemocy rówieśniczej. Jest odrzucenie dziecka w klasie. Nie, mało kiedy ktoś sobie zdaje sprawę z tego, że to ciche dziecko, które tam sobie siedzi, prawda, czasami ktoś tam mu coś powie. Ale to nie jest jakby dla tego nauczyciela, który uczy to dziecko, sygnałem, że coś z tym dzieckiem jest nie tak, także jest ewidentnie odrzucony. I wtedy takie zespoły naprawdę są potrzebne, bo ten nauczyciel wie wtedy, że nie będzie brał tego dziecka do takiej publicznej odpowiedzi, tak. Że to będzie dla niego traumą, że klasa wtedy będzie miała pożywkę z tego, tak, jak coś pójdzie nie tak. I wtedy naprawdę potrzebne to jest, żeby porozmawiać. Z racji tego, że nieraz niektórzy sobie nie zdają sprawy z tego, że taki problem jest. Tak. O tym czasem wie tylko wychowawca, nie? Albo pedagog. A tu jeszcze trzeba poinformować wszystkich, nie? Tak, i to jest właśnie taki super moment, kiedy można się o tym dowiedzieć. Tylko wiesz, teraz mi tak przyszło do głowy na myśl taka trudność jakby w tym, taka wychowawcza, że nie możemy, jasna sprawa, nie możemy mierzyć wszystkich tą samą miarą i pod jedną linijkę brać. Są dzieci, które super reagują na to właśnie, że mogą się wypowiedzieć, no nie, niektóre za bardzo i trzeba je tak troszkę, ale dla niektórych jest to tak traumatyczne, że po prostu wręcz efekt odwrotny. Tylko co zrobić w momencie, kiedy uczniowie oczekują takiej sprawiedliwości, takiej równej, nie jeden do jeden, że każdy na przykład ma odpowiedzieć ustnie przed klasą, ale na przykład ten Jasiu nie musi, nie? I dlaczego pani tak robi? I na przykład dla mnie to zawsze było takie największe wyzwanie, żeby to wytłumaczyć. Tak, to jest wyzwanie, dlatego że to, wiesz, nawet dotyka dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, nie? Kiedy my jako nauczyciele absolutnie nie możemy powiedzieć, że to dziecko ma niepełnosprawność intelektualną, nie? No to są takie trudne momenty, ale myślę, że jeżeli klasę prowadzi się od samego początku w tym, że każdy z nas jest indywidualnością, każdy pracuje inaczej, każdy ma inne tempo pracy, prawda? To dzieci wzrastając w takim wychowywaniu przez swojego jego nauczyciela, też do tak, inności. Tak, to ono jakby dla niego to staje się normalne, tak? Że właśnie ten kolega jest inaczej tutaj traktowany. Zresztą to widać po niektórych klasach, gdzie mamy takich uczniów, że oni naprawdę fantastycznie do tego podchodzą, nie mają żalu, rozumieją jakby, wiesz, może po prostu czasami gdzieś niechcące wybrzmiało od kogoś, więc ja nie jestem na tych lekcjach, także no, ale może się tak zdarzyć, nie? Że gdzieś to też jest naturalne, prawda? Bo to jest taka pierwsza myśl, która się pojawia, nie? Dlaczego tak jest? Tak, czasami może coś takiego właśnie się zdarzyć, ale jak jest fajny zespół, to oni to przejmują, tak? Że tak jest. No wiesz, jest też taki trudny moment dla dzieci, które mają nauczyciela wspomagającego, tak? No i to takie, no i to już jest, wiesz, dla tego dziecka to jest takie jakby już prostsze, w sensie, żebyś mnie dobrze zrozumiała. Dla niego jest łatwe, jak ma nauczyciela wspomagającego z tej racji, no bo już wszyscy wiedzą, aha, dlatego tutaj jej wolno, czy coś, wiesz, nie zadają pytań. Na zewnątrz, że to jest jasne. Tak, nie? Tak, tak, wiesz, oni nawet nie pytają, nie dociekają, nie? Może dlatego, że mają troszeczkę taki respekt, no bo jest jakiś opiekun tej osoby, taka prawda? Ochrona trochę. Dokładnie, no ochrona, security. I no, a gorzej po prostu, kiedy właściwie tego nauczyciela, no nie ma, nie? No bo nie w każdym przypadku jest. No to wtedy, no wtedy się dzieje te różne takie domniemania, takie, nie? Dzieciaki się zastanawiają. Ale tak jak mówiłaś, to wszystko jest taka praca na relacjach i w zasadzie też na takim nawyku takiej budowania podstawy, takiego, że podejście, że traktujemy każdego indywidualnie, nie? I jeżeli uczniowie czują, że faktycznie ten wychowawca do nich też tak podchodzi, nie? Pedagog, to wtedy dobra, no to ja mam na przykład forę w tym, no to ty możesz być. Tak. No wiesz, powiem teraz jeszcze coś takiego bardzo ważnego, że w przypadku właśnie uczniów z jakąkolwiek, czy to niepełnosprawnością ruchową, czy to intelektualną, czy to jakimś odrzuceniem takim,
Mi bardzo leży na sercu to, żeby właściwie nie potęgować jeszcze tego w klasie, tak? Jeszcze jakby tak nie namaszczać tego, że ten uczeń, wiecie, on tutaj jest inny, ja wam nie mogę mówić, że on jest inny. Tak, i taką aurę w ogóle takiego niesamowitości. Tak. Fajnie, jak to jest naprawdę owiane taką dyplomacją i jakby, wiesz, uwagę w tym momencie się skupia po prostu na kimś innym. Zobacz, ale też jesteś inny, zobacz, ty masz inne tempo pracy, nie? Ty też tutaj dzisiaj na WF-ie nie strzeliłeś gola, a on tutaj może jeszcze nie czyta, no bo też ma swoje tempo pracy, nie? I odwrócić uwagę po prostu od tego ucznia. Naprawdę to wymaga takiego sprytu, nie? I takiego myślenia, żeby nie ujawnić, nie? Mnie bardzo razi, kiedy czasami rozmawia się o dziecku przy innych dzieciach, z nadzieją, że oni w ogóle nie słyszą. Tak. To jest w ogóle. A oni wtedy bardzo dobrze słyszą, tak. Nie? W tym momencie. Czasami jest tak, że rodzic rozmawia z wychowawcą i czasami na przykład miałam takie sytuacje, że przychodzi do mnie na zebranie rodziców rodzic z dzieckiem i opowiada mi o pewnych sytuacjach, rzeczach, nie? I to dziecko słucha i i to jest takie. Ale to też trzeba mieć wtedy takiego czuja, nie? Że, żeby jakby, bo rodzic niekoniecznie zda sobie sprawę z tego, nie? Że to nie powinno się odbywać przy tym dziecku, nie? I to też wymaga takiej, nawet w naszej pracy, takiej odwagi powiedzieć, może porozmawiamy tutaj, zająć to dziecko czymś, prawda? Myślę o takich rzeczy. Mhm. Czyli cały czas musimy po prostu wchodzić w buty tej drugiej osoby, tak, niezależnie od tego, z kim pracujemy. No i to dziecko, tak? Ono jest dla nas ważne. Najważniejsze. Czy zdarzyło ci się, że przyszedł do ciebie nauczyciel borykający się z wypaleniem zawodowym? I czy miałaś okazję w jakiś sposób radzić takiej osobie, na przykład co zrobić? Bo wiem, że pedagodzy nie tylko właśnie tak czuwają nad uczniami, ale i rodzicami, i nauczycielami, i wychowawcami. Także wy tutaj macie całą gromadę pod ochroną. Cały lud szkolny. I co wtedy, prawda? No bo temat wypalenia, ja wiem, że on jest taki bardzo nadal jeszcze wstydliwy. Co myślę, że trzeba by było jakoś tak trochę odczarować, bo to nie jest, tak moim zdaniem, nic złego. Powiedziałabym, że wręcz przeciwnie. Ale cały czas się jakby tak boimy tego, prawda? Bo to znaczy, że już tak jakbyśmy byli złymi nauczycielami, nie takimi po prostu zgredami, które nie chcą przychodzić do pracy i marudzą, nie? Że muszą wstać rano. No, wiesz co, wprost nigdy nikt nie powiedział. Wiesz, że jestem wypalona, co byś mi poradziła, nie? Ale zdarzają się sytuacje takie, kiedy rozmawiamy z naszymi koleżankami i kolegami i słyszymy wprost, wiesz co, mam już dziś dosyć. Po prostu mam dosyć, nie? Sytuacja czasami tak przerasta wychowawcę, albo brak efektywności w danej sytuacji. Nieraz praca z rodzicami jest taka dość trudna. I to też często gdzieś powoduje, że ten wychowawca jak nie czuje wsparcia, no to takie, wiesz, pod górkę, nie? Ja wtedy, wiesz, w tych momentach nie, że ktoś zgłasza się, wiesz, jestem wypalony, tylko wiesz, mam dość, tak? Miałam kilka takich rozmów i wtedy przede wszystkim mówię twardo, że jesteś dobrym nauczycielem, tak, jesteś dobrym wychowawcą, świetnie wykonujesz swoją robotę. Jedna sytuacja nie może cię powalić, tak. Pomagam tej osobie po prostu ponownie uwierzyć jakby w własne siły, nie? Dowartościować ją. Czasami wystarczy to, że jestem, że wysłucham i krótko skomentuję, wiesz, ja ciebie rozumiem. Nieraz taka rozmowa, rozładowanie napięcia, widać, że gdzieś też pomaga. No w przypadku, gdyby to sięgało, wiesz, naprawdę już takich poważnych problemów, gdzie dotykałoby już nawet zdrowia, tak, bo to jest ciężka praca w szkole, tak, niedoceniana czasami w dużej mierze w dzisiejszych czasach, to na pewno bym poradziła gdzieś tutaj, taką, wiesz, superwizję może u specjalisty też, nie? Żeby sobie gdzieś rozpracować spotkanie jakieś wspólne, wzajemne, nie? Zresztą jest masa też tych różnych szkoleń, warsztatów, które gdzieś pomagają takie sytuacje rozwiązać, więc gdyby było takich sygnałów więcej w szkole, to jest też sygnał dla nas, co my mamy robić, tak? Że jest taka potrzeba, żeby zrobić teraz temat takie szkolenie, taką prelekcję dla nauczycieli, nie? Mhm. No.
Tak, ale to myślę, że też musiało być kilka osób, które by się odważyło o tym powiedzieć, prawda? No, ale myślę, że jeżeli właśnie tak będzie coraz więcej osób, które będzie mówiło o tym, że to naprawdę nie jest, nie oznacza tego, że się jest złym nauczycielem, to będzie taki łatwiejszy temat. Ale super właśnie, że mówisz o tym, że właśnie powiedzenie tego, że cię rozumiem, a nie od razu, na przykład dawanie 1000 porad, nie, to sobie zrób herbatę albo nie wiem, sobie na basen, nie, to jest czasami o wiele lepsze niż jakieś tam takie konkretne nawet rozwiązania, bo sobie myślisz, dobra, no to jeszcze ten jeden dzień nam radę, nie, jak nie jest ze mną tak źle. Na swoich szkoleniach z wychowawcami bardzo często dochodzimy do takiego punktu, w którym sobie też tak trochę pomarudzimy, no nie, bo to też tak czasem trzeba. I powiemy o tym właśnie, że no wychowawców nikt nie uczy tego, jak być wychowawcą. Nie mamy naprawdę absolutnie żadnych narzędzi, kiedy startujemy, żadnych. Po prostu człowiek idzie totalnie na zero. No jako tam polonista, matematyk, wiesz, co masz zrobić, tak, jakieś tam, wiesz, jak tego uczyć, tamtego. Ale tutaj nic i później to człowiek zbiera i odreagowuje najczęściej na przykład tak, że po prostu opowiada o tym w domu, no nie? I w domu już też później wszyscy mają dosyć. Tak. No prawda. I później już po prostu jakiś apogeum jest i to gdzieś to trzeba ulotnić. I zastanawiam się właśnie, jak pedagodzy sobie z tym radzą, bo wy macie tych problemów jeszcze więcej, bo mamy klasę, nie? Gdzie jest ich dużo, tam jest na przykład 30 dzieci, ale wy na przykład macie całą szkołę. Nie? I to jest ileś tam klas, ileś tam wychowawców, tutaj dyrektor, tu rodzice. I po prostu, czy są jakieś takie sposoby na to, jak po prostu spuścić to powietrze? Wiesz co, ja mam takie szczęście, że mam fantastyczną koleżankę, z którą pracuję. I mamy dużą szkołę, mamy ponad 500 uczniów. I jesteśmy we dwie w tej pracy. I tutaj w sytuacji... To jest bardzo dużo. No, ja mam bardzo dużo obciążenia. Ale przez to, że mamy siebie, razem współpracujemy, często, wiesz, nie tylko jakieś problemy omawiamy ze sobą i też wypracowujemy wspólnie jakieś rozwiązania, ale kiedy my same doświadczamy, tak, jakiejś frustracji, stresu, emocji, jakiejś złej rozmowy, tak, mamy tą możliwość, że ze sobą porozmawiamy, wiesz, i ja mam takie szczęście, że mam koleżankę taką od serca, która wiem, że nie puści pary z buzi i też dużo sobie możemy powiedzieć. I to jest takim sposobem, nie? Tak jak mówisz, no przychodzi się czasami do domu, ale my nie chcemy przelewać tego na dom, nie? I to jest takim szczęściem, wiesz. Ja jak zaczynałam pracę, to w tej szkole pracowałam jako jedna pedagog i wtedy czułam, że faktycznie brakuje mi, wiesz, osoby, z którą mogłabym porozmawiać, nie? O tym, czego czasami doświadczam, nie? Od jakiejś sytuacji. Wychowawcy mają na przykład siebie nawzajem, tak, nie? Tak, tak. Oni mają siebie nawzajem, gdzieś tam poloniści razem, tak, nie? No. Tak, tak, gdzieś razem. No, pedagog jeszcze ma to, że czasami musi wejść, wiesz, w obronę ucznia, nie? Więc... Nie, to jest cały czas między młotem a kowadłem. Dokładnie, nie? Tak. Musi być gdzieś zawsze pomiędzy. I tutaj ta trudność była większa, nie? No bo wiesz, z jednej strony było okej, miałam koleżanki, bo te relacje były, ale nie wchodziłam, wiesz, w jakieś takie niepotrzebne sytuacje, jak czasami nieraz, wiesz, w szkołach się dzieje różnie, nie? Też i między tymi koleżankami i kolegami, no to ja po prostu czułam, że gdzieś tam nie jest mi z tym źle, nie? Ale kiedy zaczęłyśmy znowu pracować razem, to poczułam, jakie to jest potrzebne, nie? Kiedy ma się drugą osobę koło siebie i z którą można o tym porozmawiać, nie? No, my czasami funkcjonujemy na takiej zasadzie, że dziś kończymy pracę, ale jeszcze, wiesz, bo dzwonimy do siebie, nie? Trzeba też pewne rzeczy przegadać, no nie? To wtedy tak zrzuci się, a właśnie czasami warto nie obarczać już tej drugiej osoby domowników, w domu, nie? Tak, tak, tak. I nie przynosi też dla swojego dobra, nie? Żeby tak nie przeżywać tego na nowo. Ale wiesz co, mnie też jeszcze interesuje to, czy po prostu jako pedagodzy w ogóle macie na przykład takie, nie wiem, obowiązek na przykład uczestniczenia w takich superwizjach, bo ta moja przyjaciółka, o której ci wspominałam, to właśnie ona jest pedagogiem i coachem i wiem, że właśnie w pracy coacha ona ma co jakiś czas taki systematyczny, że po prostu to musi być sama.
nie, przekoczowana, mieć jakieś superwizje i żeby to po prostu zrzucić tak dla higieny umysłu, no i też dla jakości pracy. I interesuje mnie to, czy właśnie w pracy, w szkole, jako pedagog, nie wiem, czy jest coś takiego, że jakby macie z zewnątrz taką pomoc, czy tylko po prostu też musicie sobie sami wypracować jakieś... Korzystamy z porad pani psycholog, które pracują w poradni, z którą współpracujemy i wtedy często gdzieś tam omawiamy daną sytuację, nie? Omawiać o uczniu to pewnie nie jest jakaś taka superwizja, która by dotykała naszych problemów w naszej pracy, nie? No, superwizja o dzieciach, które gdzieś wspólnie razem wyprowadzamy z różnych trudności i zaburzeń, ale takie coś, no nie powiem, że byłoby fajną rzeczą. No my to mamy jakby z tą koleżanką, że gdzieś nawzajem sobie mówimy, ale też wiesz, ja korzystam też z tego, że jako osoba wierząca do tych moich zadań, kiedy wyjeżdżam do pracy, ja zawsze Boga proszę o to, żeby on ze mną był w tej pracy, żeby był w tych wszystkich rozmowach, uczestniczył. Ja myślę, że każda osoba wierząca powinna nie zapominać o tym, bo to jest takie... Że nie jest sama. Bo to są takie mądrości, tak jak wspominałam na początku naszej rozmowy, nie? Salomon miał taką mądrość od Bożą, nie? Od Boga i w mojej pracy ja sobie w 100% zdaję sprawę, że decyzje, które podejmujemy, obserwujemy nieraz wszystko, co się dookoła dzieje, nie? I ja bez tej Bożej mocy ja nie dam rady, nie? I tutaj gdzieś to też bardzo mi pomaga jakby w rozładowywaniu też tych rzeczy, nie? I ja wiem, że wszystko, co się będzie działo, to Bóg będzie miał też nad tym kontrolę, nie? Mm-hmm. Że nie tylko ja muszę, wiesz, nad tym. I to tak odciąża, prawda? Tak bardzo odciąża. No. Mm-hmm. I bardzo się cieszę, że tak wspomniałaś właśnie o tym, bo czasami tak mamy takie wrażenie, że to tak my ratujemy tych uczniów i ich świat. Ale mamy bardzo ograniczone pole wpływu i mamy ograniczone pole widzenia. I chociaż chcemy być tacy bardzo empatyczni, ale nie znamy całej historii, nie? A dobrze, że jest ktoś, kto tak czuwa i nad nami, nad tym uczniem i wtedy wszystko gra. Bardzo dużo tak powiedzieliśmy sobie o współpracy na różnych obszarach w szkole, w relacjach pedagoga z wychowawcą, z rodzicami, z uczniami, ale też pojawiał się ten właśnie wątek takiej równowagi, prawda, i takiego work-life balance. Czy masz jakieś takie sposoby swoje na doładowywanie baterii, na takie ostrzenie piły? Wiesz co, powiem ci, że przyznam się, że w ostatnim czasie bardzo brakuje mi czasu, wiesz, na takie doładowanie baterii. Gdzieś staram się, wiesz, w jakiś sposób, tak naturalnie jakby, wiesz, odrywać się od pracy. Jakoś szczególnie tak, wiesz, żeby sobie gdzieś chodzić regularnie na jakiś sport, fitness czy coś. Nie mogę sobie na razie na to pozwolić, ale, no, ale jest takich kilka rzeczy, wiesz, które robię, które mi pomagają gdzieś tam w odstresowaniu się. I to jest na przykład właśnie wspólna zabawa z dzieciakami, nie? Ostatnio gramy w rumiku. Z swoimi prywatnymi. Tak, z moimi. Właśnie. Z moimi dziećmi, więc po prostu jest tam ostra rywalizacja, kto wygra. No i to jest taki moment właściwie odstresowania się trochę, żeby nie myśleć o szkole. Zawsze pracy, o tych dzieciach czy iść, o tych czyichś dzieciach, tak. Ale też jak zdarza mi się, to bardzo lubię też wyskoczyć z moimi bliskimi koleżankami na shopping, zakończyć to dobrą pizzą, wrócić późnym wieczorem. No to wtedy przychodzę, wiesz... Nowy power. Tak. Naprawdę to jest skuteczne, wiesz, tak pogadać na luzie. I być sobą, być tak? Sobą, a nie tylko pedagogiem, tylko mamą. Tak. No, ale tak jak wspominałaś na początku właśnie rozmowy, też ja bardzo kocham muzykę i oprócz mojej pracy zajmuję się muzyką. Lubię śpiewać, lubię grać i to daje mi też takiego odpoczynku. Taki mamy mocny akcent. Coś na perkusji może. Tak, aha, muzyka, śpiew i to też odstresowuje. I też taką inną przestrzeń przenosi, daje, prawda? Super. Nie wiem po prostu, kiedy ten czas minął. Nie wiem nawet, jak długo rozmawiamy. Mam nadzieję, że naszym widzom słuchało się tak samo lekko, jak nam rozmawiało. Końcówka jest po prostu wybuchowa.
Bardzo Ci dziękuję za to, że przedstawiłaś pracę pedagoga w takim świetle bardzo ciepłym i pokazującym też to właśnie, jak wiele obszarów musi łączyć i o jak wielu sprawach musi pamiętać, bo ten projekt właśnie ma na celu to, żeby tak przybliżyć naszym widzom i tym, którzy może chcieliby kiedyś takiego zawodu się podjąć, może rodzicom, którzy czasami może przy takim natłoku tych różnych problemów mają różne takie oczekiwania co do szkoły, ale nie zdają sobie sprawy, ile rzeczy trzeba po prostu w tej szkole połączyć, pewne rzeczy się po prostu nie da, bo jest to ograniczony wpływ, prawda? Ale super, że pojawiło się właśnie to, że jeżeli działamy wspólnie jako pedagodzy, wychowawcy i rodzice, to jesteśmy w stanie to dobro dziecka wypracować jeżeli ta troska, o której wspominałaś, jest takim priorytetem, to wtedy nawet tych standardów jakichś super nie musi być opracowanych, bo to się po prostu czuje pewne rzeczy i tutaj bardzo dużo tak na... Intuicyjnie trzeba do tego podejść. Tak. No. Ja też się bardzo cieszę, jeśli mogłam pomóc. Dziękuję Ci bardzo. Naszych widzów zachęcamy też do tego, żeby zadawać pytania, bo myślę, że wiele takich może niewyjaśnionych wątków się pojawiło, może jakieś pytania Wam się w głowie narodziły podczas tej rozmowy. Chcielibyście o coś dopytać, może o te narzędzia, bo też nie wszystkie takie szczegółowo opisałyśmy. A myślę, że dla kogoś, kto startuje, to jest ważne. Albo na przykład o tym, o czym powinien we wrześniu pamiętać pedagog, to możemy tak dopisać pod filmem, jeżeli takie pytania się pojawią. Bardzo Wam dziękujemy. Zachęcamy do tego, żeby subskrybować kanał, obserwować nasze kolejne odcinki, które się będą pojawiały i żeby być tak bliżej szkoły z nami i żeby ta szkoła faktycznie była taka bliżej nas, bo to jest taki drugi dom w zasadzie. Dziękujemy.